Troska o środowisko naturalne jest coraz bardziej widoczna w branży budowlanej, także na polskich budowach. Ekozachowania na budowie przejawiają się zarówno w świadomym podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru materiałów i technologii budowlanych, jak i szeregiem drobnych aktywności, których podjęcie nie wymaga wiele wysiłku, a przynosi korzyści domownikom oraz środowisku naturalnemu. Już na początku budowy warto pomyśleć o dobrej organizacji placu, logistyce, a także pozbywaniu się odpadów. Rozwiązaniem, które jednocześnie jest przyjazne dla środowiska i pomaga utrzymać porządek na budowie, jest zamówienie kontenera, oddzielnie na odpady po budowie i materiały sypkie. Warto zadbać, aby odpowiedni zapis o kontenerze pojawił się w umowie zawartej z wykonawcą. Profesjonalnie wyposażona ekipa budowlana powinna posiadać elementy, które można używać wielokrotnie. Przykładem tu mogą być deski do rusztowania lub szalunku. Jeśli ich nie posiada, na wielu internetowych forach budowlanych działają już od dawna giełdy, na których można zarówno kupić używane, jak i wymienić takie elementy i inne akcesoria. Uciążliwym odpadem budowlanym jest niewątpliwie folia, w którą owijane są palety z materiałami budowlanymi. Warto skorzystać z możliwości jej ekologicznej utylizacji. Od 5 lat prowadzona jest akcja Folia znika z budowy. Inwestor może zgłosić chęć oddania zbędnych opakowań foliowych. Minimalna ilość folii opakowaniowej, która może być bezpłatnie odebrana z terenu budowy, to 1 m sześcienny. Zebrana folia podlega procesowi recyklingu. Zastosowanie nowoczesnych technologii ogranicza zużycie wody i zaprawy. Murowanie na cienką spoinę oznacza nie tylko oszczędność surowców, ale także praktycznie eliminuje mokre prace na budowie. Efektem jest także mniejsza ilość wilgoci w ścianie, czyli mniej energii zużytej na ogrzewanie nowo wybudowanego domu w pierwszym sezonie grzewczym. W kontekście proekologicznych zachowań warto sprawdzić, w jaki sposób odbywa się produkcja materiałów budowlanych. Na przykład, czy jest bezodpadowa, czy przestrzegane są standardy jakości. Istotny jest również skład materiałów, czyli wykorzystanych do produkcji naturalnych surowców, jak woda, piasek czy wapno. Dzięki temu inwestor ma pewność, że materiały, z których buduje dom, są zdrowe i przyjazne nie tylko dla użytkowników, ale także dla środowiska naturalnego.